już poznaje, pan nas pewnie też, oczko mu puszczam z kamerą, co by wszyscy widzieli. Pewnie, że nam pan macha, już żeśmy się tak fajnie kamerowali raz i wyszło super. Byłaś w telewizji? No pewnie, że byłam w telewizji, a co? Słyszycie, więc jak chcecie się bawić z panią, która była w telewizji, to tutaj po lewej stronie się zbierają dzieciaki wszystkie? Szybciusieńko, pewnie, że tak. Do Tosi przybywamy, no, na kolorową imprezkę. Słuchajcie, nazywam się Tosia, Animinek inaczej, Animinek. Mamy mnóstwo zabaw dla dzieciaków i tańców, i buźki, i balonikowe cuda, mamy takiego dyzia. Dobrze, że mnie nikt nie słyszy, bo by się obraził, że go obgaduję, który umie wszystko z baloników. Słuchajcie, więc kto chce takie cudeńko, szybciutko do nas, potańczymy, ja zobaczę, kto najpiękniej, kto najfajniej, a później szybciutko tam do banieczek, do śniegu, co my tam nie mamy, mnóstwo niespodzianek. Słuchajcie, a teraz na początek, żeby nas było słychać, trzeba głośno zrobić tak. Hip, hip! Ura! No chyba obiad był kiepski! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Fryzurę, że zapomniała umyć lewe ucho! No zapomniałam, słuchajcie, tak się to zdarzyło. Więc jeżeli krzyczymy głośno, to ile macie siły? A teraz Tosia wam pozwala na 3-4 wiecie co zrobić? Krzyczeć i piszczeć, dacie radę? Oj, nie słyszę, dacie radę? Dobra, lepiej. To moje lewe łóżko dosłyszało, proszę bardzo. No to za chwileczkę prawe, ale dzieciaki, powiedzcie mi tak, a chcecie jakieś zabawy, jakieś konkursy, czy nie? Chcecie? No to słuchajcie, bo Tosia tutaj tak pięknie opowiada, to najpierw wielkie brawa dla Tosi, słuchajcie, żeby się chciała z wami tak pięknie i długo bawić, bo będą tańce, hulanki. A jeszcze powiedz mi jedno, już się nie będę wtrącał, bo ja też dużo gadam, słuchaj. Powiedz mi, bo byłaś tam po prawej stronie, gdzie są te zjeżdżalnie i te wszystkie tam rzeczy, to powiedz tylko szybciutko, co tam macie dla dzieciaków, bo było dużo pytań. Słuchajcie, mamy baloniki, mamy wytwornicę baniek, mamy mega duże bańki, mamy wystrzałowe konfetti, śniegu tam będzie troszeczkę, tunele chusty, więc zapraszamy potem tam, bo już tu muzyczka nam się wbija w plan. Ja też dużo mówię, słuchajcie, ale nie będziemy mówić, tylko tańczymy, zatańczycie z nami? Jeszcze raz zatańczycie z nami? Elegancko, słuchajcie, przebiorę Zosię, bo widzę, że dzieciaki to nie bardzo tu się coś miłego. Dobra, kwiatuszki kochane, przebieramy się szybciutko. Zosia, wracaj do nas. Że przyjęli nasze zaproszenie, że chcieli reprezentować rolników na dzisiejszym święcie. No cóż, serdecznie dzięki wam za to, żeście godnie reprezentowali tutaj na terenie gminy Brzostek, powiatu, również tych naszych rolników. No i życzymy wam wszystkiego najlepszego na cały ten rok i przyszłe lata. Może się uda, że jeszcze będziecie kiedyś mieli okazję funkcje takie ważne pełnić. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo i też serdecznie gratulujemy. I ja też w imieniu wszystkich rolników dziękuję staroście i burmistrzowi za
podzielenie tego chleba. Mam nadzieję, że podzielili tak, że nikomu nie braknie i nikt nie będzie pokrzywdzony. I chcę powiedzieć, że dla nas jest to też zaszczyt, że reprezentujemy rolników i możemy cieszyć się z tych zakończenia tych trudnych prac. No może one teraz są troszkę łatwiejsze niż były kiedyś, ale i tak, jak to nam wszyscy słyszeliśmy, bez Bożej pomocy niewiele byśmy chyba zdziałali. Dziękujemy. Proszę Państwa, ale ja myślę tak, że bez braw się obejść nie może. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Naszym starostom to wychodzi. No to dobrze, czy ja mogę już rozpoczynać wyczytywanie? Najpierw zaczniemy od wyróżnień. I słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy tutaj jesteście z nami. Będziemy powtarzać. Ja zaczynam od dwóch wyróżnień dla Stanisław i Dawid Milas z Głowczowej oraz Roman Warzecha z Jodłowej. Wielkie gratulacje dla Was. Jeszcze raz wyróżnienia. Wielkie brawa, dokładnie. Wielkie, wielkie brawa. Zapraszamy tutaj, jeszcze raz powtarzam, Stanisław i Dawid Milas z Głowczowej oraz Roman Warzecha z Jodłowej. Nagrody wyróżnionym wręczają starosta powiatu pan Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu pan Mateusz Smoła, burmistrz Brzostku pan Wojciech Staniszewski, kierownik KRUS-u w Dębicy pan Jerzy Gągała oraz przewodniczący Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej pan Jan Janiga. Wyróżnienie otrzymują, uwaga, dyplomy, upominki i 200 zł od starostwa powiatowego w Dębicy, upominki od Powiatowej Izby Rolniczej, nagrody od firmy Śnieżka oraz od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Gratulujemy serdecznie, są to wyróżnienia, a za chwileczkę zaczniemy od podium, oczywiście, czyli od miejsca trzeciego. Jeszcze raz gratulujemy, dziękujemy serdecznie. Proszę zobaczyć, ile tutaj upominków, ile prezentów. A za chwileczkę miejsce trzecie. Za miejsce trzecie, uwaga, uwaga, za chwileczkę powiem, jeszcze chwileczkę, a powiem, kto będzie wręczał za miejsce trzecie. Starosta powiatu pan... Jeszcze gratulacje, jeszcze wręczenie nagród, a ja czekam, aby móc już powiedzieć, kto zajął miejsce trzecie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i chyba jesteśmy gotowi, aby powiedzieć, kto zajął miejsce trzecie, tak? Jesteśmy gotowi, już powiedziałem, kto będzie wręczał nagrody za miejsce trzecie. Uwaga, uwaga, miejsce trzecie, pan Stanisław Tworek z Łęk Górnych. Wielkie brawa, miejsce trzecie i zapraszamy tutaj do nas pan Stanisław Tworek. Ale drodzy Państwo, wielkie brawa, miejsce trzecie, jest podium, jest bardzo dużo nagród. A jakie to nagrody? Dyplom, upominki, puchar i 600 zł od starostwa powiatowego w Dębicy i nagrody od firmy Śnieżka oraz od KRUS-u. Jest to miejsce trzecie, więc teraz jeszcze raz mocno i serdecznie gratulujemy. Jest podium, jest miejsce trzecie. Za chwileczkę będziemy przechodzić do miejsca drugiego i miejsca pierwszego. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce drugie, nagrody będą wręczać starosta powiatu pan Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu pan Mateusz Smoła oraz burmistrz Brzostku pan Wojciech Staniszewski. Za chwileczkę powiemy, kto zajął miejsce drugie. To może jeszcze, żeby zachęcić, powiem, co będzie do wygrania, co jest do wygrania, co będzie wręczone za miejsce drugie. Oczywiście dyplom, upominki, puchar, 400 zł od starostwa powiatowego w Dębicy i rower od firmy Arcus Endroment Group oraz upominki od firmy Śnieżka. Za chwileczkę będziemy mówić, ogłaszać, kto zajął miejsce drugie. Na razie jeszcze parę zdjęć, media tutaj są z nami. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie. Thank you.
już powiedziałem i teraz patrzę, czy już mogę zapowiadać miejsce drugie, bo na pewno wszyscy nie możemy się doczekać. Jeszcze parę sekund. Dziękujemy serdecznie, było to miejsce trzecie, a teraz miejsce drugie. Właśnie, pokażmy tutaj Bon Rover, mówiłem, od firmy Arcos & Romer Group. Drugie miejsce pani Małgorzata Kochanowska-Czapiewska. Wielkie brawa schodowe. Jeszcze raz zapraszamy tutaj. Drugie miejsce pani Małgorzata. Zapraszamy tutaj na scenę. Jest miejsce drugie. Dyplom, upominki, puchar 400 zł od Starostwa Powiatowego w Dębicy i rower od firmy Arcos & Romer Group. Jeszcze upominki od firmy Śnieżka, rzecz jasna, dobrze. To teraz wręczamy wszystkie nagrody, a już za chwileczkę miejsce pierwsze. Jeszcze media, zdjęcia, kamery, słuchajcie, będziemy oglądać się w telewizji, słuchać w radiu, w gazetach, czytać, więc super. Ja czekam, czekam cały czas niecierpliwie, bo chcę już ogłosić, kto zajął miejsce pierwsze. Natomiast za miejsce pierwsze nagrody wręczają starosta powiatu, pan Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu, pan Mateusz Smoła, burmistrz Brzostku, pan Wojciech Staniszewski oraz przedstawiciel firmy Taurus. Za chwileczkę powiem, kto zajął miejsce pierwsze, a co dostanie zwycięzca. Dyplom, upominki, puchar, 400 zł od Starostwa Powiatowego w Dębicy, uwaga, bono wartości, aż 1000 zł na zakupy w firmie Pater, kosz wędlin od firmy Taurus oraz upominki od firmy Śnieżka. To za parę sekund. Dobrze, czy jesteśmy gotowi na miejsce pierwsze? Jesteśmy gotowi na miejsce pierwsze? Jesteśmy. Już powiedziałem, kto będzie wręczał nagrody. Jakie nagrody za miejsce pierwsze? Nie przedłużam. Zapraszam serdecznie pan Tomasz Duma z Żyrakowa. Miejsce pierwsze. Wielkie brawa i zapraszamy tutaj do nas na scenę po gratulacje oraz oczywiście upominki i nagrody, dyplom. Upominki, tak jak mówiłem, puchar, słuchajcie, i 400 zł od Starostwa Powiatowego w Dębicy. Oprócz tego bon o wartości 1000 zł na zakupy w firmie Pater, kosz wędlin od firmy Taurus oraz upominki od firmy Śnieżka. Gratulujemy serdecznie. Było to miejsce pierwsze. Były wyróżnienia, było miejsce trzecie, miejsce drugie, miejsce pierwsze, ale przecież jeszcze mamy 5 uczestników konkursów, których za chwileczkę, tutaj za chwileczkę. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy, czyli osoby, które były wyróżnione, miejsce trzecie, miejsce drugie, miejsce pierwsze, jeszcze są tutaj obok sceny, bo dostałem informację, że jeszcze zdjęcie pamiątkowe. Więc za chwileczkę zaproszę tutaj wszystkich, którzy byli wyróżnieni, którzy zajęli trzecie miejsce, drugie, pierwsze oraz teraz tych 5 uczestników, którzy są, niech zostaną tutaj z nami. Ja już miejsce trzecie, drugie, pierwsze też poproszę tutaj do nas i robimy sobie, moi drodzy, pamiątkowe zdjęcie. Teraz chwila dla fotoreporterów, zdjęcia, kamery, akcja i za chwileczkę wręczenie rolnikom honorowej oznaki imienia świętego Izydora Oracza. Za chwileczkę będzie to miało miejsce na tej scenie. Troszeczkę, panie starosto, troszeczkę w bok. I drodzy państwo, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Gratulujemy serdecznie. Święto plonów naszego powiatu. To w rolniczych rodzinach jest utrzymywana wielka tradycja patriotyzmu,
wiarę, ciężkiej pracy i modlitwy. Dobiega końca tegoroczny znój, poświęcenie i cierpliwość. Za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam słowo najwyższego uznania. Życzę również w imieniu swoim, a także zarządu oraz Arkadiusza Bemna, dyrektora Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, pomyślności na nowy siew i nowe zbiory. Instytucją, która od 20 lat towarzyszy polskiemu rolnictwu, jest właśnie Izba Rolnicza. Z okazji tej rocznicy w imieniu Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej mam zaszczyt wręczyć medal panu Wojciechowi Staniszewskiemu, burmistrzowi Brzostka, w dowód uznania za zaangażowanie w realizacji zadań samorządu rolniczego na rzecz rolnictwa i podkarpackiej wsi. Doceniając trud i zaangażowanie na rzecz rolnictwa, w imieniu Stanisława Bartmana, prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej, mam zaszczyt wręczyć odznaki honorowe imienia świętego Izidora Oracza. Pragnę również nadmienić, iż nominacje spłynęły od pana Wojciecha Staniszewskiego, włodarza ziemi brzosteckiej. O pomoc we wręczeniu oznaczonych odznaczeń proszę pana Wiesława Ladę, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który był pomysłodawcą tych odznaczeń. Zapraszamy pana Wiesława. Mówiliście, żeby to wszystko było w porządku, tak jak być powinno. Pan Fryc Kazimierz. Pan Kazimierz Fryc. Zapraszamy tutaj do nas. Pana Kazimierza. Pan Kazimierz Fryc. Jest pan Kazimierz. Odznaka honorowa Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia świętego Izydora Oracza. I zapraszamy pan Józef Cieślik. Pan Józef Cieślik, zapraszamy tutaj do nas. Pan Józef Cieślik. Jeszcze raz powtarzam, odznakę honorową Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia świętego Izydora Oracza. Teraz pan Stanisław Cisoń. Pan Stanisław Cisoń. Pan Stanisław Cisoń, bardzo prosimy o podejście tutaj na scenę. Jest pan Stanisław. Zapraszamy też pana, pan Stanisław Czapla. Pan Stanisław Czapla. Proszę bardzo. Dzień dobry, odznakiem honorowej jeszcze raz powtarzam, Podkarpacka Izba Rolnicza imienia świętego Izydora Oracza. Teraz pan Władysław Czekaj. Pan Władysław Czekaj. Mam nadzieję, że pan Władysław jest z nami. Pan Władysław Czekaj. Czy jest pan Władysław Czekaj? Kolejna osoba, pan Czesław Czernik. Pan Czesław Czernik. Pani Czernik, tak? Super. Pan Stanisław Gleń. Pan Stanisław Gleń. Jest pan Stanisław. Proszę bardzo. Pan Leszek Górzan. Pan Leszek Górzan. Jest pan Leszek. Zapraszamy tutaj do nas na scenę. Pan Leszek. Teraz pan Kazimierz Grygiel. Pan Kazimierz Grygiel. Odznakę honorową Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia świętego Izydora Oracza. Pan Aleksander Jałowy. Pan Aleksander Jałowy. Jest pan Aleksander. Pan Bolesław Juszkiewicz.
pan Bolesław Juszkiewicz. Czy jest pan Bolesław? Jest chyba pan Bolesław. Pan Bolesław Juszkiewicz. Pan Bolesław już tutaj wchodzi teraz na scenę. A teraz pan Edward Kmiecik. Pan Edward Kmiecik. Jest pan Edward tutaj z nami. Zapraszamy serdecznie na scenę. Pan Jerzy Kudłacz. Pan Jerzy Kudłacz. Pan Józef Misiura. Pan Józef Misiura. Pan Włodzimierz Niemiec. Pan Włodzimierz Niemiec. Pan Leopold Noga. Pan Leopold Noga. Zapraszamy tutaj też na scenę. Pan Jan Oprzątek. Pan Jan Oprzątek. Pan Józef Papier. Pan Józef Papier. Pan Teodor Pieniądz. Pan Teodor Pieniądz. Pan Edward Rak. Pan Zbigniew Raś. Pan Zbigniew Raś. Pan Krzysztof Samborski. Pan Krzysztof Samborski. Pan Leszek Siarkowski. Pan Leszek Siarkowski. Pan Eugeniusz Storc. Pan Eugeniusz Storc. Pan Jan Surdel. Pan Jan Surdel. Pan Edward Winiarski. Pan Edward Winiarski. Pan Andrzej Wojdyła. Pan Andrzej Wojdyła. Pan Andrzej Wojnar. Pan Andrzej Wojnar. Oraz pan Andrzej Żurowski. Gratulujemy serdecznie. Może teraz wspólne zdjęcie. I zapraszamy tutaj do nas. Wspólne zdjęcie. Tutaj bliżej. Nie ma się czego wstydzić. Na środek tutaj naszej pięknej sceny. Drodzy Państwo, was bardzo poproszę o wielkie, wielkie brawa dla wszystkich odznaczonych. Głośne, wielkie gratulacje i wielkie brawa. Proszę Państwa, to prawdziwi rolnicy, którzy tutaj na tej ziemi brzusteckiej naszej pracowali całe lata. I jak tutaj wszyscy są, to nikt bardziej chyba nie zasłużył sobie na te oklaski i na naszą wdzięczność. Gratuluję Panom i Paniom serdecznie tego oznaczenia. Proszę, proszę.
Gratulujemy, jeszcze raz wielkie brawa, ale teraz chwila na zdjęcia. Mam nadzieję, że jesteśmy tutaj dobrze teraz ustawieni. Większe koło, tak? Pan reporter tutaj nam mówi. No to może zbliżmy się tutaj do nas, zróbmy półkole, tak jak pan tutaj nam podpowiada. Pamiątkowe zdjęcia. A za chwileczkę będzie rozstrzygnięcie konkursu. Dobrze, chyba mamy to. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy tutaj bardzo. Wszystkim. Dziękujemy bardzo i wielkie brawa dla uczestników, ale dla zwycięzców, słuchajcie, którzy są na tej scenie, odebrali nagrody. Dziękujemy bardzo. Na 50. ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym 2016, ale jeszcze widzę trzecie miejsce dla solisty, cymbalisty na 50. ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych też w Kazimierzu Dolnym 2016 roku. Może zdradzę, mogę zdradzić repertuar, czy nie mogę? Mogę, no to dobrze, może nie cały, troszeczkę tylko powiem. Na pewno będzie walczyk. Dobrze jestem poinformowany. Wcale nie czytam, słuchajcie. Polka bez nogę i Polka pogórzańska. Reszty nie będę przedstawiał. Drodzy Państwo, wielkie brawa, Jakub Zastawny!
No ale to większe te brawa, słuchajcie, wielkie, wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie, Jakub Zastawny. Wielkie brawa jeszcze raz, dziękujemy.